Cześć, witajcie. Widzimy się przy literce Q. Jak myślicie, co to będzie? To będzie Q jak kwerty. Kwerty, I tak. teraz Francuzi będą zdziwieni, bo nie wiedzą, co to jest, tak? Tak. A dlaczego to powiemy za chwilę? W zasadzie chyba prawie każdy posiadacz komputera ma to przed oczami. Chyba, że jest Francuzem albo Niemcem. Niemcy mają kwerc, a Francuzi mają zupełnie jakieś takie Azerty chyba mają. azerty, coś takiego. No. No w każdym razie taki najpopularniejszy układ to jest po prostu pierwszy rząd liter, czyli ten pod cyferkami, to jest Q, W, U, R, T, Y. Zresztą jak sobie klawiaturę ekranową wyświetlimy, Dokładnie to samo też widzicie na tak. smartfonie, więc. No chyba, że ktoś ma No inny chyba, że układ sobie przestawiliście na alfabetyczny czy coś alfabetyczny, ale takiego. to masochiści chyba tylko robią. Nie, dlaczego? Jeżeli ktoś nigdy nie miał komputera i nie No przyzwyczaił tak, się do tego no. układu, to alfabetyczny może być dla niego Bardziej intuicyjne bardziej może. No intuicyjne. tak, ale właśnie kwestia przyzwyczajenia. Nie znam, prawdę mówiąc, nikogo, kto by korzystał z klawiatury alfabetycznej. Wiesz co, chyba też nie. Natomiast wiesz co, w którymś Smart TV właśnie widziałem, że klawiatura ekranowa była alfabetyczna Tak, a ty domyślnie i masz cześć. rację. Faktycznie w tych różnych właśnie głównie przystawkach telewizyjnych, dekoderkach i różnych tam donglach bardzo często się zdarza właśnie układ alfabetyczny. Ja na przykład się irytuję, bo latam tym pilotem po ekranie jak głupek, zamiast po prostu wklepać w klawiaturkę. No dobrze, ale czemu, skąd się wziął taki dziwny Właśnie. układ? I w ogóle kiedy? No więc wziął się w 1878 roku, kiedy opatentowano pierwszą maszynę do pisania z takim układem. O co tu chodziło? Maszyny do pisania w tym czasie były typowo mechaniczne. Nie wiem, jak ktoś może No być widział może taką na pamiętacie żywo, a jak maszynę do nie, to sobie pisania. może na jakichś starych filmach zobaczyć. Działało to tak, że po prostu naciśnięcie klawisza spowodowało takie wysunięcie takiej dźwigni z czcionką, która waliła w papier, no i odciskała literkę. I te czcionki były ustawione w takie półkole. Chodziło o coś takiego, że jak się szybko pisało i się nacisnęło dwie literki, które sąsiadowały ze sobą W tym na tym, tym, mechanizmie. tym mechanizmie, to one się potrafiły zakleszczyć. Dokładnie. Po prostu następna, jedna cofając się, Mechanizm się spotykała się zacinał tak. w pewnych przypadkach i było to zbyt częste, żeby komfortowo pisać na maszynie, po prostu takiej Więc układ mechanicznej. kwerty, wbrew temu, co się niektórym wydaje, wcale nie powstał po to, żeby pisać szybciej. Znaczy, w sumie No tak, żeby pisać szybciej, jest dosyć bo szybki. jak się nie zacina, to się szybciej pisze, Tak, ale. ale a poza tym no, ten układ jest szybki, dosyć szybszy na pewno niż alfabetyczny, bo to jakby zostało udowodnione. Dokładnie, natomiast nie to było Nie głównym to było celem głównym powstania. powodem. Chodziło o to, żeby się po prostu nie kleszczyły czcionki, czyli żeby litery, które zazwyczaj w języku angielskim, no bo to pod ten język było Tak. robione, sąsiadują ze sobą, żeby akurat na klawiaturze były dosyć daleko. To też wpłynęło na szybkość pisania, ponieważ no, rozkłada to na dwie ręce w Tak. sposób naturalny, jakby. Tutaj właśnie jest to, że wygodniej pisać na tym układzie oburącz, Tak, ale to wyszło jakby przy okazji, to tak? jakby tak, to jest jakby wartość dodana tego, że po prostu mechanizm maszyny do pisania się nie zacinał. A skąd to się wzięło w komputerach? No słuchajcie, po prostu tradycja, bo między maszyną mechaniczną do pisania a komputerami pojawiły się elektryczne maszyny do pisania, w których już tego układu po prostu nie zmieniano, ponieważ no, ludzie, którzy dużo pisali na maszynach, byli zwyczajnie do tego Tak, kwerty przecież przyzwyczajeni. pojawiły się przecież specjalne techniki pisania, szkoły Tak, dla no maszynistek, dokładnie, no. maszynistów i tak dalej. Nie myli z tymi, co pociągami jeżdżą, tak? A jeszcze dlaczego w komputerach? No słuchaj, pierwszym urządzeniem typu klawiatura i monitor, co prawda, to nie był monitor, ale pierwszym takim urządzeniem podłączanym do komputera historycznie był dalekopis. Który? Zanim się jeszcze pojawiły takie typowe terminale z ekranem i Dokładnie, który miał klawiaturą. klawiaturę właśnie taką jak maszyna do pisania, a który właśnie tam klawiaturę zyskał. No dlaczego? Dlatego, że wszyscy po prostu ją znali, byli do niej przyzwyczajeni, jakby pisanie było naturalne. Wchodzicie bezwzrokowo, wiecie jak paluszki ułożyć, cyk, 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 cyk i ładujecie. Po to między innymi na niektórych klawiszach na waszej klawiaturze w komputerze są takie wypustki. One właśnie służą po to, żeby pisać No bezwzrokowo i pamiętaj, że w tym móc momencie rośnie wymawiać. nam pokolenie, które No już tak, wiem. może nie dotykać klawiatury, bo Tak, ma tapa po ekranową, no ekranach, to tak. ale mówimy o klawiaturze mechanicznej, takiej z guzikami, słuchajcie, dla jasności. No poszukajcie, tam są takie wypustki, te wypustki służą temu, żeby nasze ręce bez patrzenia na klawiaturę zorientowały się, gdzie te paluszki ułożyć i wtedy, jak umiemy szybko pisać bezwzrokowo na klawiaturze, to
ładujemy naprawdę czasem to aż miło popatrzeć. No i teraz trzeba powiedzieć jeszcze właśnie trochę o wariantach. No więc Niemcy sobie zrobili YZ-em zamienili. Czemu nie wiem, może akurat wyszło im, że język niemiecki jest troszeczkę inny. Najprawdopodobniej właśnie to też sięga czasów historycznych i właśnie też chodziło o kleszczenie się czcionek i tak, pewnie, i to francuskim było podobnie. I to był taki problem, że ponieważ u nas większość maszyn do pisania, które zaczynały napływać do Polski, to one napływały z Niemiec, więc swego czasu był bardzo popularny właśnie niemiecki układ, czyli nie kwerty, tylko kwerc. I jak ktoś na przykład jeszcze, w tej chwili już chyba nie, ale swego czasu Windowsy potrafiły zainstalować jako domyślny układ klawiatury polski maszynistki tak zwany, nie polski programisty, tylko polski maszynistki, on miał właśnie YZ-em zamieniony, się, ludzie się wkurzali, tak, bo na przykład hasło mu nie wchodziło albo coś takiego. No tak, bo tam jeszcze parę innych rzeczy. Tak, tam jeszcze się różniły te znaki diakrytyczne, tam przecinek, średnik, cudzysłów, tam też jakoś były inaczej z tego co pamiętam położone. No, przy czym, no tak jak mówię, no w wypadku niemieckiej, no to tam YZ-em to jest małe, natomiast no Francuzi mają, bo mają AZ, RTY, coś takiego tam. I kupa innych rzeczy też jest mocno pozmieniana. No, Francuzi zawsze lubili. No. Oni zawsze idą pod prąd, po prostu takie układy są. Możecie po prostu spotkać klawiaturę, która niekoniecznie ma układ kwerty, taki, który dobrze znacie. I nie bądźcie zdziwieni, ale już teraz wiecie, dlaczego skąd się to cholerne kwerty wzięło i dlaczego nie mamy ABCD, FGH i tak dalej. Przez maszyny do pisania, moi drodzy. Tak. I to mechanicznie. I to sięga XIX wieku i to już się tak utarło i patrzcie, prosta rzecz, a przetrwała tyle lat w zasadzie w niezmienionej formie. Ha. No wiesz, no, sprawdza się po prostu. Po prostu to się sprawdza, bo faktycznie, tak jak mówimy, do pisania dwuręcznego ten układ jest dobry, nie tylko ze względu na to, że już nam się czcionki nie kleszczą, bo nie ma się co kleszczyć, natomiast do po prostu ułożenia rąk. Raz, że kwestia przyzwyczajenia, dwa, to rzeczywiście ten układ jest dosyć szybki, chociaż nie jest to najszybszy układ klawiatury, bo istnieją jeszcze szybsze. Tak, no chociażby taki popularny. W pewnych kręgach chyba jedyny popularny oprócz kwerty układ to jest układ dworaka, nie wiem jak dworzaka, to czytać, który właśnie powstał już w XX wieku jak najbardziej i z taką myślą, że no już nie trzeba się przejmować kleszczeniem, więc optymalizujmy to jeszcze bardziej pod szybkość pisania. Problem z tymi optymalizatorami jest taki, że każdy język jest trochę inny i coś, co jest optymalizowane pod angielski, to niekoniecznie musi dobrze działać w polskim, a ponieważ kwerty w miarę dobrze, no, jest wystarczająco dobry, żeby go nie zmieniać, a może w ten sposób. Tak, no jest po prostu takim złotym środkiem uniwersalnym dla w zasadzie większości języków. No i to tyle, to już teraz wiecie, dlaczego macie taką, a nie inną klawiaturę i dlaczego ona jest tak powszechnie stosowana i w sumie, no dlaczego jest dobra? Chociaż dobra jest dlatego, bo ją po prostu znamy. No tak. Jak większość filmów. Dobra, to teraz, kochani, żegnamy się i widzimy się przy następnej literce. Cześć. Cześć.